Dzisiaj zaczynamy nową serię, czyli każdy z nas będzie musiał zrobić wszystkim niespodziankę. Jakąś aktywność, jakieś spotkanie, cokolwiek chcesz, po prostu musi być to jedna niespodzianka dla wszystkich. Albo kilka niespodzianek dla wszystkich. I na samym końcu każdego odcinka będzie głosowanie, kto zrobi najlepszą niespodziankę w tej nowej serii, wygrywa. Dzisiaj zrobimy coś bardziej takiego od serca, ponieważ będę montował najbardziej iconic momenty z Gen Z. Ale, żeby była też aktywność, to zabieram ich do escape roomów, ale najpierw przygotujmy tutaj most iconic Gen Z moment, chłopie. Oczywiście, świeży baba. Moja niespodzianka dzisiaj będzie w dwóch partach. Pierwszy part będzie za pieniądze, a drugi part już nie będzie za pieniądze. Dobra. Bo chciałem zrobić coś samemu. Więc zapraszam w tą stronę. A ja chcę tylko powiedzieć, że kocham niespodzianki, dlatego zostawcie kciuka w górę za tą serię i subskrypcję na naszym kanale. Welcome to Escape Room! Dwa pokoje są wolne. O, no to będzie bardzo fajnie, no to idę po resztę. Wszystko pod kontrolą. Musimy się podzielić na drużyny. Dobra. Czy ja sugeruję kobiety? Nie! Ja to tam zostanę. Dobra, zróbmy to i pokażmy, dziewczyny. Tak, że same. Peach Slay. Yes! Pójdziecie wybrać teraz pokój, a my pójdziemy z Pawłem, jak Oliwier przyjdzie. Dobra, mamy prośbę od razu. Chłopakom najtrudniejszy, jaki się da poziom. A nam jakiś mega, co przyjdziemy szybko. Ale nie może pani... Nie możesz mówić. Tak, nie możesz mówić. Powiedzcie, dziewczyny wybrały ten trudniejszy. Wy chcecie coś bardziej w stylu takim przygodowym? Mam też taki ala znaki zodiaku. Znaki zodiaku?! Waszym teraz zadaniem jest odnalezienie skarbu. Trzy królewicze odnajdziecie w środku. Fajnie ten królewicz. Być może zobaczymy w środku. Ja się nim dobrze zajmę, że dam wam ten skarb od razu. Pani. Na zodiaku lew, panna, pan. Ej, ogólnie jakby jestem confused, nie wiem, o co tutaj chodzi. Przerasta mnie to. Ciężko jest znaleźć początek, co nie? Dobra, mam klucz. To jest klucz do szafy. Żartowałam. Kotek, jesteś spóźniony, ale dzisiaj niespodzianka, pierwsza część to escape ram. To jest pierwsza część dopiero? Ram, powiedziałem. Escape ram? Ram, escape ram. Ile masz ramu, mordo, w tym escape'ie? Jeden, pozostało jeden pokój, bo dziewczyny wybrały drugi, bo ciebie nie było. A w jakim dziewczyny może są? Dziewczyny są w tym najgorsze, najstraszniejsze. Naprawdę? Nie, pani specjalnie, pokazały tak powiedzieć. Nie, trzy razy błędnie kod do sejfu, to on się blokuje. Pierwsze trzy próby 15 sekund czekania, kolejne trzy próby 4 minuty czekania. Jak iPhone, nie dotykasz sejfów. Czego? Sejfów nie dotykam. Dobrze. Ty, dobrze, nie dotykasz. Waszą misją jest odnaleźć skradzione pieniądze i ustalić, kto był sprawcą napadu. Czyli proszę państwa, mamy zadanie sprawdzić, kto jest... Kto jest sprawcą napadu? Panowie, poczekajcie, bo ja już jestem ogólnie prawie rozwiązałem zagadkę w tym momencie, nie? O, znaki zodiaku mamy! Coś, dziewczyny, chodźcie, zobaczymy coś takiego. Ale jak? Kiedy to się dzieje? Ja mam gorączkę, ja nie ogarniam. A, B, C, dobra, wiem. A, C, B, A, nic. Nie, nic nie mam. Dobra, wychodzimy. O, no i super, kolejne znaki zodiaku, jej! Po tym odcinku już nie będę zodiakarą. Podłóż na lwa. Podłożone zostało na lwa. Nigdy nie sądziłam, że moje paznokcie będą moim wrogiem. Nikt tych paznokci się nie dało. Świecisz mi czy sobie? To jest jakieś chore. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale buja. W tym, że nawet nie buja. Przepraszam, czy możemy pomocy? Nie, dobra, jednak jeszcze nie. Zacznijmy w ogóle. Mamy tak, mamy odciski palców, które mają tak, dwa znaki zapytania. Ta ładna. A dasz mi dokończyć? Dobra. Jakieś są wajchy. Tutaj mamy North, South, East, West. Kanie, West. Mami, mami, mami. Czyli oj. Susan, ale Susan jest zdecydowanie najfajniejsza. Żartowałem, nie podoba mi się. A jak, co ty? Nie, no miałeś nie klikać sejfu, no, jedna było... rzecz. Jedną ale rzecz cię prosiliśmy. Nie dotykaj sejfu. No i mamy jedno stracone życie. Skąd ty wziąłeś? Jedna prośba była prosta. No bo źle obliczyłem. O, ty nie dziwi mnie to. Wiem, przecież, a nie, nie. Dobra, poprosiła pani o pomoc? Dobra, co macie? Macie karty? Tak. Tak. Dobra, brakuje barana. Ej, nie można wyjąć. Nie, można. Nie można. No nie można, można. Ej, powiem wam tak, te klocki tak ciężko wychodzą, że wydaje mi się, że ich nie trzeba było wyjmować, naprawdę. B, bliźnięta. Czyli nadal nie mówi nam to nic. Dobra, słuchajcie, ja mam dwie cyfry do strzelania. 100 możliwości uda mi. Ania, 9-7. I reszta to wiesz. O kurczę. Dajecie sobie radę? Nie. Słyszałam lekko. Nie wiemy o co. Dobra, ja nie rozumiem, czemu to położyliśmy tutaj, skoro tu nie ma wagi. Nie rozumiem. Gdzie
Trzeba przejść? Nie. Operator pierwszy! Nie. Dajcie mieć pierwszemu. Dobra, ale nie wiem. Okej, wchodzimy. Dobra, odpowiedź chyba, tak? Nie, no, no nie, strasznie się źle z tym czuję. Baby i tak na pewno użyją jakiejś podpowiedzi, a my i tak stoimy i tracimy czas. Możemy jeszcze spróbować wpisać jeden kod. Nie, bo mamy dwa życia. Weźcie po odpowiedź, ale tu jest kod 3-cyfrowy, czyli 625. A tu pokazuje 3 cyferki, no to jest 625. A pokaż, nie pokazuje. Poczekaj. Nic nie stało, jesteś zadowolony? No i mamy jeszcze jedną próbę, nie słuchamy się z tej, nie słuchamy się Oliego od dzisiaj. Odpowiedź poprosimy! Dziewczyny w szafie znalazły kluczyk do tej szafki i patrzcie, co się teraz dzieje. No. I teraz szukamy kodu do rzeczy, która jest tam. Patrzcie, tu w ultrafiolecie jakby widać jakąś ścieżkę. Fifi, ale on na moje pazy, co? No. Dobra, Julita ma kod. Ale do czego to jest kod? Kod jest błędny. Powoli mam dość. Nigdy więcej. 5, 2, hashtag. Nie! Łatwo, panowie, my wyjdziemy przed dziewczynami, mówię wam. Po wykonaniu zadania. Klucze do miasta. Dostałeś wymarzone klucze do miasta. Dobra, tutaj próbujemy. Tu Chęciny, tam Jasło. Jeszcze zostaje ten. Drugie czasu. Nie, tam. Dobrze. Realnie. Kolejny pokój. Easy, easy. Easy, smart boy. Dawaj, 7-2, szybciej. To jest jakieś Chiny, to jest Laponia. To jest... To brzmiało jak super, otworzyłeś sejf, ale jednak dupa. Jest, otwarty! O jest, otworzył, Bartkowi się udało otworzyć sejf. Kraje, 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 od największego do najmniejszego. No i co, jakie są literki? Po kolei to. No i patrz. J, O, J. Joe, to jest Joe Seal. Joe Seal ukradł 8 575 340 dolarów. Zgadza się. Czas stop! Rozwiązanie to... mam trzy cyfry, mam trzy cyfry. Dawaj. A nie, nie mam. Boże, fatalny jesteś. Nie rozumiem tego w ogóle. W pierwszej linii masz Drago i Alien. Tak, pierwsza linia, no. Czekajcie, bo mi jak mieszały. Szukuję jeszcze raz tego zdania ostatniego. Co ojciec Billy jest synem Alieny. Cześć. Słuchajcie, nie wychodzi nam żaden. Upali, wy zostańcie nas stąd. Mamy to, kryształu, let's go! Tak. Cholera, tak? To koniec gry? Ale że przegrałyśmy, czy że wygrałyśmy? No, powiedzmy. Ej, to było nie. Tak, dobra, jakby my też już tam usnęłyśmy, już nie musicie mówić, też tam usnęłyśmy w trakcie. Pani powiedziała, że jesteśmy na równym poziomie trudności. Ej, mega ciężki. Mega ciężki. A teraz lecimy do domu Gen Z na drugą część niespodzianki. Stwierdziłem, skoro już się znamy no prawie wszyscy bardzo długo. Prawie wszyscy! Napisałem na Twitterze najbardziej iconic momenty Gen Z i postanowiłem z tego skleić mały film. Ojejku! Play! Dawaj, puszczaj! To czas na ikoniczny moment. A jaka pierwsza! Wiesz czemu to jest pierwsze, bo tam mówię czas na ikoniczny moment. To czas na ikoniczny moment. Yeah. Oj, mój stary to żaba. Mój stary to żaba. Wiecie, ale mój stary to żaba. Myśleliście, że już jesteśmy Gen Z. Czy nie wiecie tak naprawdę, na co nas stać? Dużo bardzo osób o tym. Tak, nie, to było mistrzostwo świata. Serdecznie. Ale uważaj! Ale to nielegalne, bo chyba jest nie teges. Chyba nie teges. Ale jest wiążący! A chcieli to wyciąć z filmu! Legendarny moment! Tak! Buhara! Jeszcze, ktoś mi powiedział, że takie rzeczy będę robił? To bym zrezygnował. Ale to było chyba najgłupsze, co zrobiłem. Tak, też tak uważam. Ma to nie! Dalej mam posłuch. Ja nie chcę na to patrzeć. Uwaga, teraz też na treść widzowie. A ja też tak pomagam. Przepraszam, Polski, dalej mam wyrzuty sobie. A ja blizna! Ooo! Czerwony! Zwłoki wyjmujecie, bang, wyjmij mnie sam!
I teraz poproszę taką muzykę do outro. Ja pamiętam, jak to wyglądało. Śpiewam coś Hany Montany. Tererererere. Tererere. Ty jak siedzisz. Oh yeah. Ja jestem wielką fanką Hany Montany od dzieciaka i dzisiaj widzowie odkopali moje stare nagranie, jak miałam 6 lat i gram na gitarze u znajomych w peruce, przybrana za Hanę Montanę i tak samo wymyślałam słowo jak ty. Musisz to wstawić na Instagrama, podajcie do nas na Instagramy, żeby zobaczyć takie rzeczy. Ale profesjonalny szpagat. Benek, wszystko okay. Czasami brakuje mi takich kamer tutaj w tym domu. O, dupa będzie. Słuchajcie. Wiecie? Ej, zarąbiliście sobie to momenty. Ten shot już będzie nie do końca życia poślanowo. Jestem Olaf. Próbowałem nie potrzebuję moja ciepła. Ej, ten odcinek mi się bardzo dobrze nagrywał. Tak. Jest kolejka, może spytać. Ej, to jest trend na TikToku. Tak. Czemu nie jesteśmy przy kasie? Czy co? Gdzie kasa? Co? Gdzie jest kasa? Lasagna. O, Icon. O Boże! Jak to zrobiłeś? Czy widzieliście kiedyś bardziej porąbaną? Cool wydarzenie! A koncert Boxdela? No właśnie, chciałem to dodać, bo teraz graliśmy na jednym koncercie wspólnie, a tu tak w domu nas grało. Po jakim czasie? Jaka jest ten? Po półtorej roku? Półtorej roku, no. Jak dzień to wie, ty nie pozwolisz mi na sen! Zakończymy odcinek, mam nadzieję, że uczciwie się. Pierwsze zakończenie, koło zadecyduje. Skrybujcie łapki w górę. Ile łapek w górę? Zależy, jakie koło fortuny. Koło fortuny, tak. To skacze do basenu 100 tysięcy. Tak. Skacze do basenu. To i tak, film leci. Co to jest Belgijka? Przepraszam. Ooo, zapomniałam o tym. Jakiś grany teraz? Nie, będzie Belgijka, ale Polonez też jest fajny. Belgijka? Pozdrawiam Gen Z i ekipę. O, dzięki modeczko. Pozdrawiamy również. Ja to wycinam. Patrzcie. Człowieku, odpadłeś. O, tort. O Jezu. Ślizgawka najlepsza w życiu, lepsza niż te slajdy, które robiliśmy. Tak, szczególnie, że można rozbić brodę o podłogę. Ja myślę, że przez to masz rozwalone kolano. Przez ten wieczór. Możliwe. O, ty przewaliłem i miałem potem siniaka na brodzie. Nie, ty... Mordo, ty rozwaliłeś sobie tej brodę! Ale jak ślizg robiłeś. Jeszcze później. O, ślizg teraz. Ślizgi, no. O, oh, yeah. To pół! O Jezu! Żelowo odskoczyło! Na wycieczkę! Jedziemy, dostaliśmy informację tylko, żeby wziąć rzeczy do wody. Jedziemy prawdopodobnie daleko, jest strasznie wcześnie rano. Osobiste, nie rzeczy do wody. Aha, dobra! No mamy super katastrofę! Ja nie wiem, czy kąpielowski! Ja byłem pewny, że ty wtedy to specjalnie zrobiłeś. Nie! Nie! Rebeta! Błagam, Rebeta! Zapomniałem o tym odcinku. Ja nie jestem w stanie tego obejrzeć. O, to jest zarobiste. Nie patrzę na to. Idźmy stąd, znaczy usiądźmy. Ale to usiądź tam, będę się cisnęła tam. Nie no, ja się chodzę. Widziałem to. Ja pierwsza siadam. Mama mi się stała. Wiem, że wsadziłem tam słuchawki i kluczyki od samego. Nie, gadaj mojego ziomala, bo tam siedzi i popija sobie jakąś lampkę tam. To jest Hubert, to jest mój kolega, naprawdę. To jest Hubert? No nie. Hubert, kto to jest? Kto to jest? Klientowaliśmy wczoraj na imprezie, kto to jest? Sorry, to jednak nie ten gość. Jakby w gości miał pojęcie, kim ja jestem, nie? Milion na YouTubie! Ojej! Zarabiste. To był pierwszy? Tak, pierwszy potem... Usunął się, ale był. Ej, fun fact, byłam też wtedy na majorce od was. No jakie? Podoba mi się tutaj promocja mojego kanału, tutaj podajcie na mojego Instagrama. Tyle. Wow. Ej, zarobiste. A teraz 1,5 miliona już. Ja chcę więcej takich w ogóle best moments, tak. Więc widzowie zapraszamy to do montowania i wstawiania na TikToka, ja obejrzę wszystkie. Tak, czasami oglądamy wasze edity, są przepiękne. A teraz czas docenić Patryka i ocenić twój dzień niespodzianek. Tak jest, zapraszam. Byli ugotowani, później byli upieczeni, ugrillowani, a teraz mamy uniespodzianko...
Uniespodziankowani to jest? To się tak nazywa? Uniespodziankowani? Ja uważam, że pierwsza atrakcja była bardzo fajna, ale już byliśmy kilka razy na takim wypadzie, więc nie było to super mocno oryginalne. Ja tutaj na pewno bym dał dodatkowe punkty, gdybyśmy byli wszyscy razem, zebrali się, mogli sobie też zagadać tu do jednej, drugiej osoby. Fajne było też wygrać z dziewczynami. Doceniam bardzo to, że przygotował dla nas film, więc tutaj za to dam na pewno jakieś dodatkowe punkty. Ale jeżeli chodzi o sam escape room, nie do końca jestem zadowolona z tego pomysłu jako niespodzianka. Sam escape room i sam zamysł tego, że Patryk zabrał nas do escape roomu, to nie było dla mnie zaskoczenie, bo jednak bardzo często chodziliśmy do escape roomów na odcinkach. Czy ten escape room też od Patryka wymagał dużych przygotowań? Nie, ale filmik już tak, zwłaszcza, że tutaj zaangażował widzów. Jednak gdzieś tam wydaje mi się, że może to być leciutkie pójście na łatwiznę, bo wiadomo, escape room, dobra, git, lecimy do escape roomu. No ale tutaj to jest pierwsza niespodzianka, więc ciężko mi też będzie to ocenić, no bo nie wiem, co czeka nas następne, ale wiem, że ja chciałabym może zorganizować coś troszeczkę innego. Uważam, że o wiele lepszą rzeczą było stworzenie tego filmiku. Wiadomo, że tak naprawdę wykorzystał widzów i to jest tylko wasza zasługa, ale nie no, Mortalcio wpadł na taki pomysł i jednak zmontował to. Razem sumując te obydwa aspekty i kwintesencję tematu, przydzielam ocenę 7,25. Moja ocena dzisiejsza to jest 7,5. Dobra robota, Patryk. Dobra, i moja ocena dla Patryka to jest 7,5. Moja ocenka 6,5. I chyba to będzie pierwsza seria, w której naprawdę już będę surowa. 7. 8. Kocham cię, Patryś, ale daj ci 5. Proszę widzowie, nie zjedzcie mnie w komentarzach i śledźcie koniecznie tę serię, bo jestem ciekawa, co przygotują inni.